bezbramkowy rezultat w rewanżowym meczu z Benficą Lizbona. Tak więc do drugiej rundy awansowali Portugalczycy, którzy awans zapewnili sobie już w pierwszym spotkaniu w Lizbonie. Chorzowianie, przeżywający kryzys formy, mający kłopoty kadrowe, starali się grać jak najlepiej. Chcieli pożegnać zwycięstwem, a więc z honorem, udział w europejskim pucharze. Niestety nie starczyło umiejętności. Drużyna portugalska, lepiej wyszkolona technicznie, lepiej zorganizowana, miała przewagę, ale znakomicie spisywał się bramkarz chorzowskiego ruchu Piotr Lech, który obronił rzut karny strzelany przez Brazylijczyka Waldo. Chorzowianie zmarnowali najdogodniejszą sytuację w końcówce meczu, kiedy to Bąk, będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem Benfiki, strzelił słynnego Michela Predoma.